Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 4 w wersetach od 1 do 18? Gdy Pan poznał, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus więcej ludzi czyni uczniami i chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie, opuścił ziemię judzką i odszedł ponownie do Galilei. Musiał przechodzić przez Samarię. Przyszedł więc do miasta Samarii o nazwie Sychar, blisko pola, które dał Jakub Józefowi, swojemu synowi. Była tam studnia Jakuba. Jezus więc, będąc strudzony drogą, usiadł przy studni, a było około 6 godziny. Przyszła kobieta z Samarii zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: daj mi pić, bo uczniowie jego odeszli do miasta, aby nabyć żywności. Kobieta z Samarii powiedziała więc do niego: jak ty, będąc Żydem, prosisz mnie, kobietę, o wodę do picia, mnie, Samarytankę? Ponieważ Żydzi nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej: gdybyś znała dar Boga i kim jest ten, który mówi do ciebie: daj mi pić, to byś go prosiła, a dałby ci wody żywej. Kobieta powiedziała mu: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię, sam z niej pił, jego synowie i jego czody? Jezus odpowiedział jej: każdy, kto pije tę wodę, ponownie będzie pragnął. Kto jednak będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tutaj czerpać. Jezus powiedział jej: idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tutaj. Kobieta odpowiedziała: nie mam męża. Jezus powiedział jej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Bóg dał swego jedynego syna nie tylko za takich ludzi jak Nikodem, poważanych i dostojnych. Ten nadzwyczajny dar Boży, werset 10, mogą otrzymać za darmo nawet najnędzniejsi grzesznicy. Jaką wspaniałą scenę oglądamy w tym fragmencie. Syn Boży, który stał się człowiekiem, teraz jako najpokorniejszy sługa, będąc zmęczony i spragniony, siedzi u studni. Nie przestaje jednak myśleć o tym, że jego stworzenie potrzebuje zbawienia. Zbliża się niewiasta. Popatrzmy, jak Pan Jezus zwraca się do niej, by zdobyć jej zaufanie. Prosi ją o przysługę i mówi jej o rzeczach, o których ona wie, co sprawia, że rozmowa odbywa się na jednej płaszczyźnie. Zdesperowana, by zaznać szczęścia, kobieta ta piła ze zwodniczych źródeł tego świata. Szukała szczęścia, mając już 5 mężów, lecz nadal była spragniona.
Dlatego Zbawiciel kieruje jej uwagę na wodę żywą, której On sam jest źródłem. Werset 10, 13, 14. I mamy tutaj odnośnik do Księgi Jeremiasza, 2 rozdziału, 13 i 18 wersetu. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło, mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. A teraz co masz z tego, że udajesz się do Egiptu, aby pić wodę Nilu? Albo co masz z tego, że udajesz się do Asyrii, aby pić wodę Eufratu? I 17 rozdziału, 13 wersetu. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana, źródło wód żywych. Samarytanka nie zrozumiała sensu tej wypowiedzi, ale była nią niezwykle poruszona i poprosiła Pana o ten nadzwyczajny dar. Pan jednak najpierw musiał zająć się tym, co w życiu tej kobiety nie zostało jeszcze uregulowane. Wersety od 16 do 18. Dopóki światło Boże nie spenetruje sumienia, nikt nie może być szczęśliwy. U Pana Jezusa łaski nie da się oddzielić od prawdy. Dowiadujemy się o tym z tej Ewangelii, 1 rozdziału, 17 wersetu. Bo choć prawo było dane przez Mojżesza, to łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.